Dobra, lecimy. Odpalamy gierce. Witam, bracia! Halo, halo. Co słychać? Witam, witam, bracie. Witam. Melduj, co tam się dzieje? A, wszystko spokojnie, nikt nas nie napada. Mam dla ciebie prezent. Patrz. Co to? Pokaż, daj no prezent, daj no. Stalowe strzały, zawsze o takich marzyłem, dzięki! Zaraz tą kuszę założę. Muszę zostawić coś w moim tym, w moim plecaczku, znaczy w skrzyni. To wywalmy, bo to niepotrzebne. To są jakieś stone arrow, to zostawimy. Tutaj mamy rudę. Tu jakiś łuk zostawimy. Damy to, damy to, damy to, damy to, damy to, damy to. Jaka walka z kim? Melduj! Z inkwizytorami. Znowu z inkwizytorem! On się jeszcze niczego nie nauczył. Nie z nimi, z takimi innymi inkwizytorami. Co ty gadasz? Popatrz się w te trzy skrzynie stalowe i popatrz ile... Ty bracie, popatrz na mój brzuch, co się stało. Dobrze, że ta zbroja jest taka, że ona pasuje. Co ty? Co to za skrzynie są? Nie mów, że to zdobyliście wszystko. Tak, to wszystko z tych ludzi. Dobra, ja idę na obchód, chodź ze mną, idziesz? Idę, idę. Mamy więźniów. Co ty gadasz? Są gdzieś szoty z tańcowania Roka? Ich nie ma. Są. Ale byli i mamy tu gilotynę jeszcze. No, co tam poka poka. O kurde, gilotyna. Dobra, to przynajmniej wiemy, co się będzie działo. Ja idę. O kurde, zamykać. No ciul. Czekajcie, trzeba go porobić jakoś. Idę na dach. Potwór pod bramą! Idę na mury! Dobra. A, dostała. Bardzo dobrze. Strzelaj, bracie! Dobrze, wilkołak kurde to jest. Ubity! Idę pod bramę. Jest, mamy to. Popatrz na to, czekaj. Co tam masz? Pokaż fajnego coś. Ale to oddaj to, bo musimy zrobić... Diament! To schowaj to, żeby nikt nie widział. Z tego się robi wytrychy, żeby... Kto jest... Do bazy. Kto jest kurde królem? Ja idę tam wyjaśnić sprawę pewną. Oni nam pomagali wczoraj walczyć.
Mam nadzieję, że tych biców dostaniesz wypłatę. No, stresowe, ja dam wam znać. Mam nadzieję też, że wszystko będzie okej. Dobrze, dobrze. Co tu taki mur ktoś postawił? No, no nie wytrzymam zaraz. Ich było 5-2 i przegrali. No widzisz? Nasze plemię to jest jednak dobre plemię. A nie tam jacyś frajerzy. Czekaj, zobaczymy co oni tu mają. No dobra. Jakaś kryjówka. Zobaczmy co to. Powinniśmy z nimi sojusz zawiązać. No i taki mur ci postawią i zadowoleni, nie? Halo! Nie da się tego okrążyć jakoś. To się tam buduje. A może gdyby te mury obejść, gdyby zbudować taki mostek wokół? Co? Oni mają tu za dużego tego kresta, oni mają tego najlepszego kresta, tak jak my. Trochę terenu tu jest. Czekaj, to ja zbiorę, ja zrobię. Może się uda. Aha! Mamy, tylko, że nie można, bo tu jest kres, tu nie można budować, tak? Tak, tak. A, no to dupa. Ale chcesz, to ci mogę pokazać gildię, którą atakowaliśmy. Poka, poka. No to trochę daleko, ale dobra. No i dobra, damy radę. Jest jeden osobnik. Oni chcieli pokój na razie. Chwilowy pokój. No to z nimi pogadamy. No. Ja będę grał! Jak ci się podobało? To biegniemy, biegniemy. Dobra. Najlepiej weź kilo w rękę, bo wtedy się... Ale czekaj, coś tu się dzieje! Co to jest? Co to takie wielkie? To chupacabry. Chupacabra? Nie znam go. Halo, co tam jest? Ale da się do niego wejść. Kimże jest mieszkaniec? Halo! Da się tutaj wejść, tylko trzeba mieć wytrychy dwa. A witam! Jak się nazywasz, książę? Czy wysłyszycie ich dobrze, czy trzeba podgłośnić? Poczekaj, poczekaj chwileczkę, mam problemy z uchem! Czekaj, muszę odetkać. Halo! Panie, kim jesteś? Ja jestem Chupacabra, a wy? No a ja nie. Taki śmieszek jestem trochę. Ja jestem Ukulele, wódz plemienia Czarnej Pały. My tutaj mieszkamy. Czy macie coś wspólnego z panującym? Nie, my tutaj jesteśmy praworządnymi obywatelami, tylko sobie spokojnie... A kimże jest twój giermek? To jest mój znajomy. A, to super. To ważne, że się szybko zaznajamiacie. Tak. My jesteśmy przyjacielscy bardzo. No, to super. To mi się podoba. No nic, to my idziemy dalej, no. No to żegnajcie. Żegnajcie. Powodzonka. Chyba resztki z nich zostały. Dokładnie.
Wiesz, trybusze były, to zniszczyliśmy ich. Znasz coś innego? Tak, zaraz się nauczymy nowych piosenek. Ja sobie muszę przypomnieć, bo pamiętam, były fajniejsze kiedyś. Była taka piosenka... Czekaj, panie. No, gdzie my idziemy? Dawaj, pokazuj drogę, wskazuj. Teraz tą ścieżką tutaj. Pokażę ci... Jak wrócę do domku, to nauczymy się nowych. ...tak zwanego Jasia. O, pokaż, gdzie jest Don Jasiu! Znam go ze starych lat. No, była. To jest taki hultaj, ten Don Jasiu. No wiem, on mówił tak o. My sobie biegamy spokojnie, a ten ukulele to cwele. Tak mówił? Tak. No to ja go wyjaśnię. A, Bravehearta jeszcze grałem, no. Tutaj na górce powinna być baza tych... O Boże. Czekaj, łosia zabijemy. Headshot! Dawać łosia! Dawać go, dawać, bo koszulkę będzie rozdzierał. Dobrze. Może ci nogę da. Prowadź, gdzie jest baza Jasia. Już musimy zobaczyć teren, dobra. Możemy iść. Dobry streamer z łosia, tak? No, nie będę go bił. Łosia zabiliśmy. Musimy wejść na tą górę. O nie, to ciężkie. Jaki ty jesteś skoczny! Patrz. Piękna! Tak, właśnie myślałem, że to jest baza Jasia. To nie on kiedyś dowodził Jasia. Takiej rodzinie Oreo, ale... Wiem, słyszałem o niej. To jest baza tych złoczyńców. Baza złoczyńców? Baza zobacz, resztki. I tu złoczyńcy uciekli stąd. No chyba tak. Tutaj było... 7 na 1, sam ich zabiłem. Ty jesteś dobry, będę musiał cię jednak chyba pasować na wyższego stopniem rycerza. Zmarnowali wszystkie materiały, jakie mieli na nas. O nie. Łóżko. Łóżko, zabij łóżko. Rozwal. To? Oni tu nie mają kresta, tu mają lepsze bloki kamienne. Czekaj, czego nam brakuje do kresta, to byśmy tu postawili na szybko. 100 drewna potrzebuje. Zostaw te bloki, przydadzą się. No. A można je? Tak, tak, tylko trzeba kresta zrobić na szybko. To robimy na szybko. Dobra, chyba mogę. No to buduj, będziemy bronić. O, rób, a ja tu ognisko rozpalę. Musimy poczekać. Abyśmy mogli je zebrać. Dark spirits guide my power. Dobra. I musimy czuwać teraz. Tak. Jak ktoś nie wie, co robimy, to jest krest tak zwany. Nie wiem, jak to można przetłumaczyć. Ale to działa w ten sposób, jeżeli chcemy ochronić jakiś region przed tym, aby ktoś nam po prostu... Za bardzo komplikuje sprawy.
Jeżeli nie ma cresta, to można rozkraść bazę, można wziąć wszystko do plecaka, jeżeli coś stoi, to można to wziąć i można budować w tym miejscu. Natomiast jeżeli jest krest, to na danym obszarze jest zablokowane budowanie przez osoby trzecie i nie można zabierać rzeczy, które nie należą do tej osoby. O. Dlatego teraz tutaj nie było kresta i jak my to postawimy, to to tak jakby nasze będzie wszystko i wtedy będziemy mogli to normalnie sobie rozkraść elegancko. Moi drodzy, poczujemy się jak za komuny. No to czekamy. A ja za ten czas może będę się uczył nowych pieśni, wiesz? Dobra. Tylko muszę mój... Będzie fajnie. No, tylko muszę sobie ten... Muszę znaleźć, bo gdzieś tutaj mam taki z nutami, wiesz, zeszyt, zaraz znajdę. Czekajcie. Gdzieś w necie muszę sobie przypomnieć. Reign of Kings Flute Music. Czekajcie. Wow. Co się stało? O nie. Czekajcie chwilkę. Darude Sandstorm na flecie? Czekajcie jeszcze raz. Chcę zobaczyć. Inne te musi być. Inny... ten? Muszę zobaczyć, którym on to robił. C majorem on to robił. On to C majorem robił, dobra. No to muszę sprawdzić, jak on to C majorem robił. Czekajcie. Dzięki Pietrek za 4 lata subskrypcji. Witam cię ponownie. Siemaneczko, dzięki wielkie. Woohoo! No, no text. Dobra, już mam. Czekajcie, ktoś... Kurier?
cię. Nie, jeszcze raz, chcę zobaczyć. Jeszcze raz. Tyn, 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 tyn. No dobra, no to powinienem to zrobić teraz już. Powinno już zagrać. Jak tam krest? Jeszcze. No, jeszcze raz. No. Mateusza macie. Bogu rodzica. Tak zagrałem. Kolędę zagraj? No musiałbym jakąś kolędę zagrać. Cicha noc. Czekajcie. Nie ma jakiejś świątecznej piosenki. Orki, orki z Majorki, orki z Poznania i ze Stalowej Woli. Porywalenie. Chodź no, wypróbujemy jedną rzecz. No. Muszę sprawdzić jak to działa. To cię złapię zaraz, czekaj spokojnie. O, a takie są metalowe. Chodź się zabawimy. O kurde! Uważaj! Coś nie tak poszło. A! Krzyknął. O,
Zerwałeś mnie. No niestety. Musisz mi czymś pomóc. Czekaj. Masz na głowie jabłko, muszę ci zestrzelić, uważaj. Patrz się na mnie. Ufasz mi? Ufam ci. Jesteś jednorożcem. Woli. Nie bój się. Nie, bo umrę. Dobra. Dobrze. Ulecz się. A co, tak mocno cię uderzyłem? Serio? No, jeszcze jeden strzał w głowę by był i bym... O kurde. Dobrze wiedzieć. Tutaj tak stań z kucakiem. No, kucam. A później wstań jak to skuca. Mam wstać? Tak, tak. Kurde. Dobrze. Czekamy, aż się krest przejmie. Wow! Tyle musi się przejąć. Czekajcie, ja idę do piekarnika, bo mi się jedzenie spali. Muszą mieć tu gdzieś kresta. Dobra. Sorry, że mnie nie było przez chwilę. Dzięki wielkie za biciki. 405 biców od Robka, dzięki! Dzięki Wrobek za bicy. Mam udeczko z tej folii. Dobre jest, polecam. I fryteczki zrobiłem, beztłuszczowe. Pekalniku. O nie. Co? Wiesz, co się stanie, jak będziemy mieli tego kresta? Co? Popatrzcie, co tam stoi na górze. Balista. No nie mów. Z tej strony widać. Nie widzę jej. Tam na samej górze. O. O jable, będzie dobre. Musimy się tam dostać.
potrzebuję dużo patyków. Czy mogę pokazać to utko? No normalne utko z kurczaka, przyprawione. Ono jest wstępnie już zrobione, tylko trzeba je po prostu w piekarniku bądź w mikroweli zrobić. Tyle będzie starczy. Bardzo dobre. W Lidlu za 4 zeta. Abrazo! Pierwszy rok! Dzięki wielkie za suba! Dzięki wielkie i pozdrawiam cię gorąco. Abrazo, moi drodzy, przywitajmy go serdecznie. Kappa 7 na czacie. Salut! Abrazo, abrazo! A, nie to udko mam pokazać. A jakie udeczko byś chciał, abym ci ukazał? Kurde. Broda! Ja chcę odcinek z Astronira nagrać. Chcę ze mną sobie pograć pół godzinki potem. Albo dłużej. Z koopa chcę nagrać. Kurde, brodaty, jak wczoraj rozerwał koszulkę. Normalnie aż te włosy jak wyskoczyły, to normalnie jak jakiś ten. Człowiek małpa. Prawda. Więc to nie legenda, brodaty jest wszędzie włochaty. Brodaty, włochaty. O której? A o której ci pasuje? Bo ty brodaty zarobiony człowiek jesteś. Ej, a jak... Kto mi dzwoni? Tak, słucham? Oja. Ale zaraz, jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Kto dzwoni? Aha, tak, witam. No, nie, adres ten sam. Adres... No super, dzięki wielkie. Dobra, dzięki, no, cześć. Moi drodzy, zadzwonił pan z Silentium PC, czyli tej firmy, która robi te fajne rzeczy, sprzedaje chłodzenie do kompa. Słucham cię, co mówię? Oni mi dali, jak składałem tego kompa, to mi dali zasilacz, obudowę i cooler. I podobno... Coś tu jest. Podobno coś chcą mi jeszcze wysłać świątecznego. Jest jakiś przybysz. Kim jesteś, przybyszu? Witaj. Może to nie mowa, może nie potrafi mówić. Może to jakiś z innego kraju. Tubylcu, kim jesteś? Komu ty służysz? Komu służysz? Nie uciekaj ode mnie! Nie uciekaj! Nie bój się, jesteśmy pokojowo nastawieni. Obiecuję! Nie... A, dobra. A, tylko srał tam łapa, ja idę po balistę. Nie, ja tu poczekam. No to dobra, ja cię będę kibicował tu z dołu, wiesz? Zbieraj podłogę, tylko podłogę zbieraj, bo można już. To czekaj, bo ja... Moment, ja teraz pomedytuję chwilę, ja będę obserwował, co robisz. O, to muszę wziąć. Szukają mnie wszystkie służby? Czemu? Nie, Jasiu naprawił pada, już przy mnie naprawił. Działa Jasiowi pad. Ja wam powiedziałem, co się stało. Ja uderzyłem w ścianę padem i wyglądało tak, jakbym go mechanicznie udupił. Tak jakby coś pękło w środku, nie? Co to było? Co to było? I
Jasiu to rozebrał i okazało się, że tam jest taka... Tam są układy scalone i one są połączone, górna część pada z dolną, jest połączona taką taśmą. I ta taśma nie jest przylutowana, ona ma styki. I ta taśma nie jest przylutowana, przykręcona nic, na żaden zatrzask, tylko ta taśma jest taka giętka i ona dotyka styków. I to, żeby miało ze sobą styczność i żeby to ten, to jest taką taśmą przeźroczystą, taką twardszą doklejone. Rozumiecie? To jest tylko taką taśmą doklejone. To nie jest na żaden zatrzask, nie jest to zlutowane. I jak ja dupnąłem, to to wyskoczyło ta taśma po prostu. Puściła ta taśma i nie było styku. No i aby tyle tylko, no. Bo tak to $150 by to kosztowało. Taki pad. Bąkol poszukiwany listem gończym. Dlaczego? Kurde, bagietom mnie sprzedaliście podobno. No to po gwarancji. No ale to jest taka rzecz, że co, byście dali to? Dalibyście do serwisu. Oni by to trzymali pewnie tydzień, dwa. Spoko, broda, to po 15 się zgadamy. O! Dostał! Stój, bo strzelam! Ostatnia szansa, bo zabiję! Bo zabiję! Stój, bo strzelam! Nie chybię teraz, gwarantuję ci to! Stój! Kurwa, w nogę dostał. No nie. Gdzie jesteś? Nie ruszaj się. Co? Who are you? Where are you, Brudas? I have no brother. No i kurde. Mówiłem, stój, bo strzelam. No i kurna, no tak to dzieje się, no. Chciał mnie zaatakować i mu się nie udało, no to kurde, przepłacił to życiem. Marnym, bo marnym, ale przepłacił. $295 od prosiaka, dzięki wielkie. Tam dzionek mija. Bąkol zabija czarnego, zobacz wideo. Dziękuję bardzo prosiaku za 300 biców, za grubego donata bitsowego i pozdrawiam. Dobrze bija. Dobrze mija, wesoło. Łoś super ktoś. Nie wiem, w którym kierunku biegłem. Gdzie mój czarny brat?
Ile to 1000 biców? 40 zł. No. To jest dużo pieniędzy. Za 40 zł co byście sobie kupili? Bo ja to bym wyjechał na Kajmany. Bez kozery. Ale ciemno jak w dupie. Czekajcie, bo... Problem polega na tym, że straciłem w ogóle to miejsce, które przejęliśmy i nie wiem, w którym kierunku mam biec. A jest ciemno. Nic nie widać. Suba Uso Shibo, kupiłbyś? Orzesz ty. Kondomy 12 sztuk, tych lepszych. Ile kosztuje 12 lepszych? Dureksy 3 sztuki kosztują 7 zeta. To nie wiem, za ile byś chciał, kurde. Za 40 zł to byś kupił, chłopie. O kurwa, co jest? Halo! Halo! Co mi bije? Co jest? Halo! Dwa wilki! Dwa wilki! Wow, fuck! Ledwo żyję. $13 chyba na stacji. Co wyście za ceny wynajęli? Co wyście za ceny wymyślili? Dureksy 3 sztuki, 13 zł. Chyba was pogrzało w głowę. Fajnie was dymają. Jeszcze nawet nie doszło do założenia gumy, już was wydymali. Na pieniądze. Kurde. W aptece takie ceny nawet są. Kurde. Życia was będzie wujek Dawid uczyć. Ty wiesz najlepiej. No skądś to wiem, nie? Mr. Xarius, 12 sztuk za 25 zł. To się opłaca. A kupujesz u pani takiej w kiosku, co siedzi starszej i ona przedziurawia wszystko? Pineską? Igłą? Tesco. Polecam w aptece takie rzeczy kupować na przyszłość, jak ktoś się boi. Halo! Halo! No, o, zaprowadź mnie z powrotem. No, nie wiem gdzie. Chodź. Pokażę ci teraz bazę Jasia. Poka. Która została zrajdowana właśnie przez tych ludzi. W aptece drogo. A może się wstydzicie, co? O nie. Spojrzeć to na panią i powiedzieć, jest. Poproszę prezerwatywy. O nie. Tak się wstydzicie? Ale na szczęście w zasadach serwera jest plus. No może nie powinniście tego robić. Może nie będzie się darł. Dupcić to każdy by chciał. Oto baza Jasia. Na poka, wodzie. Poka. Baza na wodzie, taka baza wodna.
duże pudełko folii. O, widzisz, Moniczka, kurde. Moniczka to jednak wie, jak dbać o bezpieczeństwo. Uważaj tylko na pułapki. O, ma pułapki? Tutaj. Trzeba wskoczyć. Uważaj! To jest baza Jasia? RR! Co to znaczy? Brygada RR jakaś? Morskiej batalii. Co to jest, ród? Ale nic nie mają, zrajdowali ich tutaj. Czemu to jest baza RR? Widzicie? Moniczka, kurde, kupowała. Moniczka kupowała. A mówi się, że to facet powinien. Nie? A Moniczka taka jest, że jest równouprawnienie w związku. Czekaj chwilkę. Mhm. Powiem wam, że sobie średnio pojadłem. Takie udko, 5 frytek na krzyż. Wziąłem sobie jeszcze 4 mandarynki małe. Uwielbiam mandarynki. Uwaga, biegniemy. No to co? Wracamy. A, zimna woda! Wiesz, jak to mawiają? Mnie w dupę ugryzła. Zimna woda zdrowia doda. I gdzie do bazy, jak się biegnie? Kaczucha! O nie, kaczka. Ubiłem! O, chodź, potwora zabijemy, musimy mieć no jeszcze jeden. No to dawaj. Metry. Gdzie tutaj, potwora? Widzisz te takie duże? A, i poryją. Czekaj, ale celujemy, naciągamy. A musimy bliżej podejść. Mówisz? Mhm. Na 3-4, ja powiem kiedy, no. 3-4, o coś! Nie! Bigo! Leżyj. Leżeć! To, a co miał? Miał młot do naprawiania. Tym się naprawia? Aha. Tam jest chyba jeszcze jeden gdzieś. Nie, nie ma już więcej. Ile masz bandaży? Czy 12 na tydzień czasami mało. Co, Lesio, Moniczka? Kurde, Moniczka, ty taka jesteś? Nie zaspokojona? 12 na tydzień to wychodzi parę razy dziennie. No tak. Słucham. Ile masz bandaży? No nic. Nie masz? No nie mam właśnie. Musiałbym się, kurde, teraz jakoś leczyć. Masz. Poka, poka. Tam jest jeszcze jeden potwór, jak coś. Może będzie miał diament. I pójdziemy do nawiedzonego miasta. Tylko trzeba się leczyć, bo jak będziesz miał na żółto życie, to wtedy się lecz, dobra? Czekaj. Tu jest czekaj, ja będę strzelał też. Wiem, tylko nie widzę go. O, tam stoi, za drzewem. Tam biega. Strzelamy? No! Nie widzę go, ale strzelaj. Gdzie on do jasnej ciasnej? No za drzewem. Tutaj, przy murze. Ty, ja go nie widzę. A jest! Dostał! O nie, dostał. A bigo. Biorę go! Brawo. O, nic ciekawego nie miał. Łuk tylko miał. Łuk tylko.
Oj, ktoś kim tu jesteś? Biega. To nasz! Nie nasz! To Jaś, to przyjaciele. Dawali nam materiały. No nie wiem, czy taki przyjaciel. Patrz, jaki ma miecz! Groźny. No. Ale nieskuteczny ten miecz. No nie wiem. A co, chcecie pojedynek stoczyć? On chyba niemową jest, no. No, trochę jest. Now, wyciągnij maskę, zobaczymy, kurde. Jak wyglądasz. O nie! Kim jest czarny człowiek, który biegnie z tyłu? Dobra, dobra, już może założyć. To jest kobieta? Halo? Wait! Chyba ta jedyna. Who are you? Who are you, my friend? Black people. Are you friend or not friend? Ile macie wody? Ja mam 200. Kim jesteś? A, dobra. Ja mam 1000 przy sobie teraz. Who are you? Aaa! To ten, co cię bił. Dobrze, to już jest nieważne. Nie wiem, czy to ten. Było ciemno, nie pamiętam. Bye, bye! No, chodź do bazy. Biegniemy. A wiesz, co jeszcze zdobyłem z tamtej bazy? Nie wiem. Będziemy mieli dywan z niedźwiedzia. O kurde, stary. Dywan z łosia byłby też fajny. Nie, z niego się coś robi. Dobra. O, tutaj mieszkają ludzie z innego kraju, z tym mostem. Oprowadzę cię tutaj. Gdzie? Tutaj z tym mostem. Mówisz, że to są ludzie, nie rozumieją naszej mowy? Tak, nie rozumieją. To ja znam, wiesz? O, tu twój wódz jakieś... jest bardzo wykształcony. Ja znam inne języki. Na prawo są jakieś dwa mudżyny. Może to nasi bracia. Idziemy, spokojem. Biegną w stronę naszej bazy. Hej, hej, hej! Halo, halo! Hej, hej, hej! Halo! Kim jesteś, człowieku? Przyznaj się, powiedz. Januszem. Ja słyszałem o takim jednym... Janusz Biznesu się nazywał, czy to ty? Janusz to... Tak, to ja. To oni z tamtego zamku. Januszu, czy ty kiedyś podniosłeś rękę na plemię Czarnej Pały? Przyznaj się. Nie. Nigdy. A co teraz robisz, Januszku? Gdzie idziesz? Idę po metal. W jakim celu? Ty go będziesz sprzedawał? Nie, będę go przetapiał. Dobrze, Januszku, to zmykaj. Miłej pracy. Dzięki. Kurde, pestki są w mandarynkach. Ja nie mogę zabijać. Na tym serwerze nie można zabijać bez powodu. Tamtego zabiłem czarnucha w nocy, bo on na mnie pałę podniósł, kurde. I nie chciał zostać. Ktoś się tu buduje. Tu jest nasza baza, idziemy. Ktoś się chyba tu zaczął budować po lewej stronie, zobacz. A to są drogie tereny, tutaj kurde, ciężko się budować. Czy ja jestem rasistą? Nie, wręcz przeciwnie, bo ja tutaj... Nasze plemię to czarnuchy. I my biały. Jak zawsze się czarnuchów wyzywa, od czarnuchów, od murzynów i tak dalej, to jest rasizm. A jak ja teraz gram czarną postacią i mówię do białych białas, to... To okej. To okej. Królu. No co? Da się wejść.
Jak ty to chcesz zrobić? Nie mów! Pokaż! Chcemy więźnia? Kurde. Ale ja nie wiem! Kogo to dom? To jest dom Buźka. A zaraz sprawdzimy, jak się ten obywatel nazywa. Tak, to jest Buzka. Jakaś gdzie on Buzka? To ma wypisane? Dobra. Nie wiem, jak on wszedł. Bierzemy więźnia. Nie, no niech śpi! Niech śpi, zostaw go! Dobra. No nie bierz go, niech sobie śpi. Dobra. Dzięki za 70 biców, prosiak. Wychodź i do bazy. Idę, idę. No dobra. Wy i te bez gumy. Wy lepiej o zdrowie bajcie. A, będę robił chyba balistę. No. Muszę schować parę rzeczy. Siema, nie Klaus. Mamy tą balistę tu? Trebusz? Nie, myślisz tam balista, czy co to było? Tyś to wziął z tamtej bazy? Jej się nie dało podnieść. Musiałem ją zniszczyć, mogłem tylko tyle zrobić. A, i mam nową rzecz, którą znalazłem. Coś podupczyłem. Bębenek. Dziś dojdzie do aktu zarudzenia. Niklaus, powiedz, kto ci to będzie robił? Sam se to zrobisz. I czy ty to zrobisz na live'ie, czy ty to zrobisz materiał na YouTube z tego? A może potrzebujesz? Niech tam Daria do ciebie przyjedzie. I cię przefarbi. Dobra. Musimy sprawdzić, jak robić balistę. Dobra. Idę specjalnie matkę rodzoną odwiedzić, żeby mi krzywdę pomogła zrobić. Rodzona matka. Słuchajcie. Halo, Sigara! No, jestem na dachu. Dobra, dobra, ja się położę na dwie minutki, wiesz? Dobra, dobra. Moi drodzy, zrobimy przerwę krótką. Dobra? Skoczę tylko do łazienki. Wejdę tutaj, zamknę to. Dobra. Wylogujemy się.